Lasy Nadleśnictwa Suwałki składają się z wielu mniejszych i większych kompleksów położonych w północno-wschodniej części kraju. Bogate walory krajobrazowe, rozmaitość form rzeźby terenu, zasobne lasy pielęgnowane przez wiele pokoleń leśników, obfite wruno i zwierzynę to tylko niektóre z wielu atutów tego wyjątkowego regionu. Wędrując licznymi szlakami turystycznymi, zatrzymując się na punktach widokowych, odkrywamy bogactwo i unikatowy charakter lasów Suwalszczyzny. Kraina ta jest niewielka, ale bogato nasycona niezwykłymi tworami przyrody. Kierując się na północ od Suwałk, możemy podziwiać malownicze wzgórza, jeziora i rzeki. Południowa część charakteryzuje się zwartymi, dużymi kompleksami leśnymi. Nadleśnictwo Suwałki utworzono po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku. W dzisiejszym kształcie istnieje od 1989 roku, kiedy to część jego terenów objęto ochroną w Wigierskim Parku Narodowym. W skład nadleśnictwa wchodzi 11 leśnictw, zajmujących ponad 14 tysięcy hektarów. Głównym zadaniem leśników jest prowadzenie zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, łączącej ochronę leśnych ekosystemów z udostępnieniem lasu dla społeczeństwa oraz racjonalną gospodarkę zasobami drewna. Planowanie i wykonywanie poszczególnych działań gospodarczych opiera się na zadaniach określonych w 10-letnim planie urządzania lasu. Plan opracowywany jest indywidualnie dla każdego nadleśnictwa. Zawiera on opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej. Zanim leśnicy wprowadzą nowe pokolenie drzew, konieczne jest wyprodukowanie sadzonek, które wykorzystywane są do odnowień i zalesień. Takim przykładem jest nowoczesna szkółka kontenerowa działająca na terenie nadleśnictwa od 2014 roku. Jej powierzchnia produkcyjna, na której znajduje się również 6 tuneli foliowych, zajmuje 150 arów. Wiele procesów technologicznych jest sterowanych przez komputer, np. deszczowanie, nawożenie, wysiew nasion i utrzymanie właściwych warunków klimatycznych w namiotach. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie w pełni kontrolowanych i optymalnych warunków wzrostu dla sadzonek. Zakryty system korzeniowy oraz możliwość korzystania ze składników mineralnych zawartych w bryłce substratu ułatwia późniejsze przyjęcie się drzewek. Coroczna produkcja wynosi około 3,5 miliona sztuk sadzonek. Głównymi gatunkami produkowanymi w szkółce kontenerowej są świerk, sosna, olsza czarna, dąb przypółkowy, modrzew, brzoza oraz lipa. Produkcja przeznaczona jest głównie na potrzeby jednostek lasów państwowych północno-wschodniej Polski, ale także dla odbiorców indywidualnych. Proces produkcji w szkółkach kontenerowych działających w lasach państwowych przyczynia się do ciągłego wzrostu odnowienia w Polsce. Proces odnowienia lasu wiąże się z szeregiem prac. Pierwszym etapem jest właściwe przygotowanie terenu po wyrębie w celu zapewnienia lepszych warunków wzrostu. Jesienią w roku poprzedzającym sadzenie drzew wykonuje się zabieg przygotowania gleby pod uprawę. W trosce o zdrowotność i stabilność lasów leśnicy systematycznie wzbogacają skład gatunkowy drzewostanów. W części północnej nadleśnictwa przeważają siedliska lasowe z dużym udziałem gatunków liściastych, natomiast w części południowej siedliska borowe, występujące na tzw. sandrach. Głównym gatunkiem tworzącym drzewostany jest przede wszystkim sosna, a następnie świerk. Najliczniejszymi gatunkami liściastymi występującymi domieszkowo są dąb, brzoza i olsza.
istnieją trzy grupy czynników zagrażających we wzroście młodemu pokoleniu drzew. Pierwsze powodowane są przez szkodliwe owady, grzyby patogeniczne i ssaki roślinożerne. Kolejne dwie grupy stanowią ekstremalne zjawiska atmosferyczne oraz zagrożenia wywołane przez człowieka. Młode drzewka są najczęściej uszkadzane przez łosie, jelenie i sarny. W celu minimalizacji szkód zabezpiecza się uprawy i młodniki, wykorzystując metody chemiczne i mechaniczne. Najskuteczniejszą, choć drastyczną metodą zabezpieczania odnowień i zalesień przed presją zwierzyny jest grodzenie upraw siatką. Jest to bardzo istotny etap, ponieważ właściwe zabezpieczenie młodych drzew wpływa na ich rozwój w kolejnych fazach wzrostu. Utrzymanie zdrowotności w drzewostanie wiąże się ze stałym monitorowaniem występowania szkodników na każdym jego etapie wzrostu. Podejmowane działania profilaktyczne mają na celu ograniczenie szkód, wczesne wykrywanie potencjalnego zagrożenia. Jednym z takich sposobów jest stosowanie pułapek feromonowych. Głównym produktem prowadzonej gospodarki leśnej jest surowiec drzewny. Pierwszym etapem jest pozyskanie drewna przez pilarzy, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia i umiejętności do ścinki drzew. Obecnie coraz częściej wykorzystuje się najnowocześniejsze, bezpieczniejsze i wydajniejsze maszyny. Harwestery służą do pozyskania drewna przy pomocy specjalnych głowic umieszczonych na wysięgniku. Zanim jednak pozyskane drewno wyjedzie z lasu, podlega klasyfikacji, pomiarowi, rejestracji oraz oznaczeniu. Trwałe i zrównoważone prowadzenie gospodarki leśnej umożliwia pozyskiwanie certyfikowanego surowca różnych klas jakości w ilości około 81 tysięcy metrów sześciennych rocznie. Las jest dobrem wspólnym, które leśnicy udostępniają społeczeństwu. Niestety nie wszyscy potrafią to docenić. Nad przestrzeganiem przepisów prawa i bezpieczeństwem odwiedzających lasy czuwa Straż Leśna. Jest to wyspecjalizowana formacja służby leśnej działająca przy każdym nadleśnictwie. Strażnicy wykonują wiele zadań w zakresie ochrony mienia. Do ich obowiązków należy patrolowanie okolicznych lasów, kontrolowanie osób korzystających z lasu oraz firm świadczących usługi leśne, a także zwalczanie przestępstw, wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody. Marginalnym procederem jest tworzenie nielegalnych wysypisk śmieci w lasach, natomiast głównym problemem jest ich zaśmiecanie. Różnorodność siedlisk w rozległych kompleksach leśnych sprzyja bogactwu występowania dzikich zwierząt. Na niektóre z nich zamieszkujące te tereny można polować. Gospodarka łowiecka na terenie Nadleśnictwa Suwałki prowadzona jest w obwodach wydzierżawionych przez koła łowieckie Polskiego Związku Łowieckiego. Dwa obwody łowieckie tworzą ośrodek hodowli zwierzyny, w którym gospodarkę łowiecką prowadzi Nadleśnictwo Suwałki. Prowadzone jest tam wzorcowe zagospodarowanie łowisk. Odwiedzający te tereny przeżywają wiele niezapomnianych łowieckich przygód i niejednokrotnie zdobywają medalowe trofea.
Na terenie nadleśnictwa odnajdziemy nie tylko obszary szczególnie cenne z punktu widzenia przyrodniczego, ale także relikty dawnego osadnictwa jaćmingów, którzy zamieszkiwali te tereny przed wiekami. Do takich zabytków objętych szczególną ochroną należy cmentarzysko jaćmingów w pobliskiej Szwajcarii. Okoliczne lasy kryją w sobie też wielkie bogactwo tworów przyrody ożywionej i nieożywionej. Na charakterystycznym półwyspie Hańczy, najgłębszego jeziora w Polsce, zobaczyć możemy potężny głaz narzutowy, który od wieków wyznaczał granice prastarych puszcz. Poznanie prawdziwego piękna natury umożliwiają również zajęcia edukacyjne organizowane przez leśników. Oferta edukacyjna lasów państwowych skierowana jest do dzieci i młodzieży, dorosłych, w tym także do osób niepełnosprawnych. Nadleśnictwo prowadzi edukację leśną, której zadaniem jest rozpowszechnianie wiedzy o środowisku leśnym i zrównoważonej gospodarce leśnej. Spotkania organizowane są w formie lekcji i warsztatów w okolicznych szkołach. Zajęcia są również prowadzone w lesie, na terenie ścieżki przyrodniczo-leśnej Życie Lasu oraz punktu edukacyjnego na terenie szkółki leśnej. Pracownicy nadleśnictwa uczestniczą w wielu wydarzeniach lokalnych i regionalnych. Zainteresowani tematyką leśną mogą zaspokoić swoją ciekawość na organizowanych stoiskach informacyjno-edukacyjnych. Korzystając z bogatej oferty dydaktycznej oraz oferty obiektów do aktywnego wypoczynku w lesie. W nadleśnictwie znajdują się trasy do biegów na orientację zlokalizowane na terenie trzech obiektów, które chętnie wykorzystują organizatorzy różnych okolicznościowych imprez. Teren nadleśnictwa sprzyja turystyce aktywnej, z czego chętnie korzystają mieszkańcy Suwalszczyzny, jak i turyści odwiedzający północno-wschodnią Polskę. W lasach nadleśnictwa można z powodzeniem uprawiać różne formy kolarstwa nizinnego i górskiego, czy jazdę konną. Dobra sieć dróg pozwala również poznawać przyrodę i walory krajobrazowe suwalskich lasów, poruszając się i dojeżdżając samochodem. Na obrzeżu miasta, w leśnictwie Papiernia, znajduje się narciarska trasa biegowa, która powstała z myślą o osobach uprawiających narciarstwo biegowe. W pozostałym okresie trasa jest użytkowana przez amatorów spacerów z kijkami Nordic Walking oraz kolarzy. Do lasu można również wybrać się na wędrówki piesze oraz zbiór płodów runa leśnego. W otoczeniu lasu w okresie zimowym można zorganizować tradycyjny kulik. W okresie przedświątecznym nadleśnictwo oferuje naturalne choinki, których sprzedaż prowadzona jest w gospodarstwie szkółkarskim. Surowy klimat kontynentalny podkreśla urok lasów Suwalszczyzny, które są różnorodne i bogate. Dostarczają drewna i są miejscem bytowania wielu gatunków zwierząt, roślin i grzybów. Korzystanie z dobrodziejstw lasów tego regionu z równoczesnym zachowaniem ich piękna jest możliwe dzięki prowadzeniu trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. Wyłącznie wspólne starania leśników oraz racjonalne wykorzystywanie zasobów leśnych przez społeczeństwo może zagwarantować to, że lasy będą służyły również przyszłym pokoleniom. Nadleśnictwo Suwałki zaprasza do całorocznego korzystania z dobrodziejstw lasów Suwalszczyzny.